Nie mamy wątpliwości, że zrobiliśmy pierwszą grę planszową o skokach narciarskich na świecie. W tej grze prowadzimy karierę skoczka narciarskiego, rozbudowujemy jego karierę, staramy się rozbudować kartę gracza, przechodzimy do zawodów, które staramy się wygrać, no i potem przechodzimy do samych zawodów, gdzie ten najlepszy skoczek wygrywa, no i dostajemy trofea i medale. Chodzi o to, żebyśmy skoczyli jak najdalej i żebyśmy wygrali jak najwięcej zawodów. Chcieliśmy, żeby realny świat skoków narciarskich był przeniesiony do tej planszówki. Skoki narciarskie były zawsze moim wielkim marzeniem i chciałem skakać, aż tu jednego dnia powiedziałem o moim śnie koleżance Renacie, która powiedziała: no, nie jesteś najmłodszy, ale jak chcesz, to dzwonię do trenera i umówię cię na spotkanie. No i tak zrobiła, dzięki niej zacząłem skakać, żyłem swój sen, ale po pewnym czasie nastąpił upadek. No i w trakcie rehabilitacji siedziałem w domu, graliśmy planszówki i ja chciałem pograć w planszówkę o skokach. W internecie szukając nie znalazłem w ogóle niczego. No i to był ten pomysł. Planszówka jest gotowa. Rok trwało od pomysłu do realizacji. Na razie mamy prototyp tej gry. Właśnie ruszyła kampania na Kickstarter, gdzie staramy się uzbierać finanse do tego, żeby wydać tą grę. No i żeby mogli fani skoków mieć ją w domu i zagrać.